Dzień dobry Państwu, Łukasz Kościeniak, witam bardzo serdecznie w porannej rozmowie Radia Rekord i Telewizji Damić. Ze mną w studiu jest pan Mirosław Maliszewski, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam słuchaczy i telewidzów. Panie pośle, co pan sobie pomyślał, kiedy usłyszał pan na konwencji zapowiedzi prezesa Jarosława Kaczyńskiego w sprawie kolejnych socjalnych pomysłów dla wyborców, dla mieszkańców naszego kraju? Spodziewałem się takich gestów i takich ruchów, dlatego że jak obserwuję działalność rządu PiS-u w ostatnim czasie, w ostatnich latach, kiedy mamy do czynienia z galopującą inflacją, z podwyżkami cen energii, z podwyżkami cen oleju napędowego, benzyny na stacjach benzynowych i później próbą łagodzenia tego w formie dania jakichś dopłat, jakichś rekompensat, to wyraźnie to pokazuje, że ten rząd idzie w kierunku rozdawania pieniędzy, a nie zapobiegania trudnej sytuacji. Więc byłem tylko ciekawy, w którym momencie i jakie środki i na co pojawią się i w jakim okresie, czy tuż przed wyborami, czy tak jak w tej chwili jeszcze na kilka miesięcy przed wyborami. No waloryzacja 500+ była dość chyba spodziewanym pomysłem, no bo to o tym mówiło się od dłuższego czasu, natomiast taką pewną nowością były, czy są, czy będą w zasadzie darmowe autostrady państwowe. No, darmowe autostrady państwowe, pięknie to brzmi, tylko dobrze by było, żeby, jeżeli mamy ulżyć kierowcom, jeżeli mamy ulżyć firmom, które ponoszą opłaty za korzystanie z dróg, to może wszystkie autostrady i może też wszystkie drogi, na przykład nie pobierajmy opłaty za przejazd ciężarówek polskich firm przez polskie drogi. To wtedy taki gest byłby gestem skierowanym w stronę gospodarki. Ta gospodarka byłaby konkurencyjna w Europie i na świecie. Wtedy by przedsiębiorcy zarabiali więcej. Wtedy przedsiębiorcy by płacili swoim pracownikom wyższe kwoty i państwo by nie musiało kupować głosów wyborczych w formie kolejnych propozycji rozdawania pieniędzy, czy to świadczenia 500+, zrewaloryzowanego, czy jakichś innych. Czy pana zdaniem nas jako państwo, nas jako budżet, czy nasz budżet udźwignie te pomysły? Znaczy budżet dzisiaj zarabia pieniądze na inflacji. Inflacja galopująca i podwyżki cen powodują, że wszyscy konsumenci, kupując produkty w sklepie, płacą większe podatki de facto, nawet o tym nie wiedząc. Podatek VAT jest tym wyższy, im wyższa cena produktu na półce w sklepie. Więc państwo te pieniądze posiada. Natomiast program 500+, trzeba by dzisiaj nazwać, że to już jest nie 500+, tylko na przykład 300+, bo to tak realnie to są takie kwoty. On nie był rewaloryzowany ani waloryzowany w ostatnim okresie. Zresztą wydaje mi się, że on zupełnie spełnia inną rolę niż pierwotnie było założone. Na przykład ja głosując za tym programem, a głosowałem za tym programem, uważałem, że to jest program prodemograficzny, że on spowoduje, że młodych Polaków będzie się rodziło coraz więcej, że to będzie wsparcie dla rodzin. No nie, wypaliło, jeżeli chodzi o ten kompletnie. O ten mamy dzisiaj najmniejszą liczbę urodzeń, najmniejszy przyrost naturalny. To czemu on obecnie służy pana zdaniem? To jest zasiłek socjalny albo polityczny zasiłek. Czyli sposób na życie dla niektórych osób. Dla niektórych osób, tych, które są rodzinami wielodzietnymi, jest to sposób na życie. Natomiast dla wielu osób jest to jakieś dodatkowe świadczenie, które nie ma kompletnie nic wspólnego z rozrodczością, z demografią. Jest to po prostu polityczne rozdanie pieniędzy. My mamy tu inną zupełnie propozycję, mówię o Polskim Stronnictwie Ludowym. Mamy propozycję taką, żeby połączyć program ten 500+, czy 800+, nie z niepracowaniem, tylko właśnie z pracą, czyli żeby te środki były skierowane głównie do tych, którzy pracują i dla nich byłoby to dodatkowe źródło dochodu. Czyli 500+ pozostaje na obecnym poziomie dla osób, które są bezrobotne i nie pracują, a 800+ dla tych, którzy mają stałe zatrudnienie i po prostu jest to dla nich forma wsparcia. Jeszcze tego oficjalnie nie powiedzieliśmy, poczekamy na projekt czy projekty, które będą w Sejmie, wypracujemy ostateczne stanowisko, tylko my od początku mówiliśmy, że to ma być program nie dla tych, którzy będą rzucali pracę po to, aby to świadczenie uzyskać, albo zrobią sobie z tytułu tego świadczenia sposób na życie, tylko to ma być świadczenie, które ma premiować młodych ludzi do tego, żeby powiększali swoje rodziny i podejmowali pracę, a nie z niej rezygnowali. Donald Tusk, lider Platformy Obywatelskiej, mówił o tym, że dlaczego w takim razie Prawo i Sprawiedliwość nie wprowadzi waloryzacji świadczenia 500+ już teraz, tylko dopiero zapowiada to od 1 stycznia. Pana zdaniem, że rzeczywiście tak powinno być, że ten projekt już powinien być dyskutowany i te zmiany powinny wejść jak najszybciej? Donald Tusk w mojej ocenie chce obnażyć obłudę tego projektu, bo mówi tak, jeżeli do PiS-u kierując swoje słowa, jeżeli chcecie naprawdę wesprzeć polskie rodziny, to dlaczego od 1 stycznia, wtedy kiedy prawdopodobnie nie będziecie rządzić, dajcie te pieniądze od 1 czerwca, wtedy kiedy rządzicie, pokażcie, że macie na te
na to świadczenie środki w budżecie. Nie zabierzecie to nikomu innemu, tylko macie gdzieś wygospodarowane środki. Co pokazuje, i my to też mówimy, że nie jest tak, bo państwo ma środki do wydania tylko wtedy, kiedy zabierze je obywatelom. Prezes Kaczyński tłumaczy, że tak szybko zmian budżetowych się dokonać nie da i stąd właśnie od 1 stycznia ta propozycja miałaby wejść w życie. Czy pan, krótko kończąc ten temat, czy pan by te projekty poparł? Widziałem dużo większe projekty i dużo większe zmiany robione w ciągu jednej nocy, więc tu nie jest absolutnie tłumaczenie. To się da. A czy my poprzemy to? Zobaczymy, jaki będzie kształt obu projektów i być może naszych poprawek, które skierujemy do obu. Teraz słówko o Polskim Stronnictwie Ludowym. Współpraca z Polską 2050. Trzecia droga, tak? Tak została nazwana ta wasza współpraca, wasz program. Sondaż Ibris z 16 maja, 14,6% pokazuje, że jesteście w sondażach trzecią siłą. To znaczy, że to był strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o współpracę, o zawiązanie tego sojuszu Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego? Są jeszcze sondaże, które mówią o 16% poparcia, ale i tak, raczej jest tak, tendencja wzrostowa. Tak, więc... ale tak czy siak jesteście trzecią siłą obecnie. Tak, jesteśmy trzecią siłą i to pokazuje, że obok tych dwóch obozów, które się nawzajem zwalczają, myślę tu o PiS-ie i o Platformie Obywatelskiej, jest duża grupa społeczeństwa, która chce komuś dać premię za to, że się nie kłóci i że działa wspólnie i osiąga w polityce porozumienie. I myślę, że te 16% dla naszego wspólnego projektu to głos tych Polaków, którzy owej kłótni mają dosyć, chcą zagłosować na pragmatycznych, racjonalnych, otwartych do porozumienia ludzi. No właśnie, jak to się obserwuje scenę polityczną, to Prawo i Sprawiedliwość składa obietnice, Platforma Obywatelska składa obietnice, a wy nie składacie obietnic. Czy to się nie obróci pana zdaniem przeciwko wam, czy wręcz przeciwnie? To może być wasz atut i ktoś sobie pomyśli, o, oni nie składają obietnic, oni chcą działać po wyborach. Nasze obietnice nie polegają na tym, że jednym zabierzemy i damy drugim, czyli zabierzemy tym, którzy tak, na nas nie głosują. Tak, bo tylko uzupełnię. Chodzi o obietnice socjalne oczywiście. Tak, więc my obietnic socjalnych składać nie będziemy. Powiedzieliśmy, jaki jest nasz pomysł na 500 czy 800+. Mówimy, że trzeba to powiązać z pracą, a nie z niepracowaniem. Mówimy też o tym, żeby na przykład ludzie, którzy chcą dorobić dodatkowe pieniądze, ponad to, co robią regularnie, pracując gdzieś, byli zwolnieni z podatku i z obciążeń ZUS-owskich za tą dodatkową pracę. Mówimy też o tym, żeby można było podejmować decyzję o ZUS-ie w formie samozatrudnienia w sposób dobrowolny. To ludzie mają o tym decydować. To wszystko są pomysły idące w kierunku ludzi aktywnych, którzy dzisiaj bardzo ciężko pracują na to, żeby związać koniec z końcem, próbując dla budżetu swoich gospodarstw jakoś łagodzić te drastyczne podwyżki. Tym ludziom trzeba dać premię. Nie w formie dotacji, nie w formie dawania im kolejnych zasiłków socjalnych, tylko w formie pokazania i dania możliwości zarabiania pieniędzy i nie obciążania tych dodatkowych pieniędzy podatkami i świadczeniami. Jak pana zdanie będzie wyglądało kształtowanie list wyborczych? No bo tutaj już pewien zgrzyt może się pojawić, no bo nawet patrząc na nasz region radomski, no z jednej strony pan wydaje się być naturalną jedynką jako osoba od wielu lat będąca w parlamencie, no ale też spodziewam się, że Polska 2050 też ma swoje ambicje. Czy już jakieś decyzje w tej sprawie zapadły i jakby pan na przykład podszedł do sytuacji, gdyby się okazało, że nie będzie pan jedynką na listach? Będziemy osiągać porozumienie, tak jak powiedziałem na początku, za to już dzisiaj dostajemy premię i myślę, że opinia publiczna nie będzie musiała się ekscytować jakąś naszą rywalizacją o miejsca na liście. To wszystko będzie, mam nadzieję, głęboką w gronie liderów i w zaciszu gabinetowym. Czyli ta decyzja jeszcze zrobioną. Nie zapadła, rozumiem, tak? Ta decyzja nie zapadła. Na razie jest decyzja o tym, że przedstawiamy wspólną listę kandydatów porówno w skali kraju, więc nie jest powiedziane też, że w danym okręgu. Natomiast ja mam doświadczenie startu w wyborach takie, że więcej razy startowałem nie będąc jedynką i zdobywałem mandat niż będąc jedynką, więc to nawet mówię to do siebie i naszych partnerów z Polski 2050, że to nie jedynka decyduje o tym, czy ludzie wybiorą, tylko decyduje poparcie społeczne. Czyli nawet gdyby nie była to jedynka, to wbrew pozorom by się pan cieszył w takim razie, skoro więcej było jednak nominacji czy uzyskania mandatu z innej pozycji niż ja myślę, że są pewne kryteria, które ja na przykład stosuję też jako lider w swoim okręgu w stosunku do kandydatów i uważam, że jeżeli ktoś startował w wyborach i uzyskał poparcie, cieszy się opinią taką, która jest ugruntowana startem w kolejnych wyborach i wygrywaniem tych wyborów, no to nie ma potrzeby takiej osoby dyskredytować i umieszczać w dalszym miejscu na liście. Ale to jest mój pomysł, liderzy o tym zdecydują. Bądźmy tu spokojni, nie podniecajmy się zbytnio miejscem na liście, ale bardziej się kierujmy swoją działalnością do wyborców, bo to przynosi sukces, a nie pozycja na liście. Panie pośle, chciałbym zapytać, no bo rolnicy są taką główną grupą docelową, główną grupą wyborczą pana. Pan stara się im cały czas pomagać, aktywnie działać na ich rzecz. Kilka dni temu, pewnie
Też słyszał pan tą wypowiedź z mównicy sejmowej. Poseł Dariusz Bąk z Prawa i Sprawiedliwości mówił o tym, że on nie rozumie, dlaczego opozycja tak krytykuje sytuację rolników, bo im żyje się bardzo, bardzo dobrze, rząd stara się im pomagać, podobnie jak innym grupom społecznym. Więc pytanie, czy rolnikom w powiecie grujeckim żyje się dobrze? Czy warto, nieraz, i to jest doradztwo dla pana posła Bąka, posłuchać nie tylko swoich popleczników, tych, którzy mówią, jaki ty jesteś wspaniały jako poseł i cieszymy się, że jesteś naszym reprezentantem, tylko warto posłuchać też tych rolników, którzy swobodnie dyskutują o sytuacji w rolnictwie, oni mówią zgoła coś innego. I warto mieć wtedy też poczucie takiej, poczucia umiejętności słuchania. Więc dzisiaj rolnicy, gdyby nie było żadnych problemów, nigdzie w Polsce nie wyszliby na protesty. Dzisiaj, gdyby nie było problemów, rolnicy jasno by nie wyrażali swojego niezadowolenia. Więc dzisiaj sytuacja na polskiej wsi jest dramatyczna i w powiecie grujeckim również. Nawet bym powiedział szczególnie dramatyczna, dlatego że producenci owoców są ogromnie dotknięci dwoma rzeczami. Po pierwsze, nie mamy gdzie sprzedać, po drugie, mamy ogromnie rosnące koszty. A nie to mamy, wszystko powoduje, nie mamy gdzie sprzedać, to rozumiem, zamknięcie rynków wschodnich. Nie tak? mamy gdzie sprzedać, bo mamy zamknięty rynek wschodni, mamy za małe działania w stosunku znajdowania dla nas nowych, alternatywnych miejsc sprzedaży. Nie widzimy w tym zbyt dużej aktywności ministra rolnictwa. To wszystko oznacza, że z jednej strony mniej zarabiamy, z drugiej strony więcej płacimy, mamy większe koszty. To się nie domyka już dzisiaj i stąd ogromne niezadowolenie rolników. Nawet jeżeli rolnicy w powiecie grujeckim nie wychodzili na protesty, nie jeździli na granicę, to na przykład do mnie bardzo często się zwracali o to, żebyśmy takie protesty zorganizowali. Oni się z tamtymi rolnikami solidaryzują, mają ogromne problemy i nie są zadowoleni z obecnej sytuacji. Czyli na razie do protestów nie doszło, a czy może dojść w najbliższych tygodniach w powiecie grujeckim? Może dojść w najbliższych tygodniach, dlatego że w przypadku niektórych gatunków owoców mamy ogromne zapasy magazynowe, wsparte niekontrolowanym importem chociażby z Ukrainy. Czyli podobna sytuacja co chociażby ze zbożem, tak? Tak, i za chwilę zaczną się zbiory pierwszych gatunków, truskawek, malin, porzeczek, wiśni. W tych gatunkach spodziewamy się niełatwej sytuacji, więc jest duże prawdopodobieństwo, że rolnicy nawet w formie protestów będą wyrażali swoją opinię. A jeżeli nawet czas im nie pozwoli protestować, bo będą musieli w tym czasie zrywać owoce, to na pewno już dzisiaj są przekonani do tego, że trzeba im pomóc. To jak trzeba... A to, co jest do tej pory robione, jest niewystarczające. To jak, w jaki sposób trzeba im pomóc, panie pośle? Co trzeba zrobić? Jest szereg instrumentów. Po pierwsze, ograniczyć import. I nie w postaci wprowadzenia cła czy zakazu importu, bo wiemy, że ten mechanizm jest bardzo trudny do wprowadzenia, ale chociażby kontrolując jakość wjeżdżającego produktu. Ten produkt jest na Ukrainie wyprodukowany w zupełnie innych reżimach. Łatwiej tam wyprodukować kilogram malin, jabłek czy innych produktów niż polskim rolnikom, dlatego że oni nie muszą spełniać określonych wymagań. Więc a to jest w takim razie to jest niezdrowa żywność? Na to nie mamy dowodów, ale można przypuszczać, że tam się stosuje preparaty, akurat na to dowody mamy. Tam się stosuje preparaty do ochrony przed chorobami i szkodnikami, których w Polsce już dawno stosować nie można, bo stwierdzone zostało ich negatywne oddziaływanie na nasze zdrowie. Te produkty wjeżdżają, nikt ich nie kontroluje, one zajmują miejsce na półkach, w sklepie, na półkach, w magazynach produktom polskim i dla naszych produktów tego miejsca nie będzie. Mhm. To jest jedno i z tym trzeba coś zrobić, bo tego już wjechało dziesiątki tysięcy ton, więc rząd powinien albo uruchomić interwencyjny skup tych produktów, albo przeznaczyć środki na ich wyeksportowanie poza Unię Europejską, a polskim producentom umożliwić ekspansję na rynkach, które do tej pory były dla nas trudne, gdzie przegrywaliśmy konkurencję chociażby kosztami transportu. Więc na przykład wsparcie eksporterów. To są rozwiązania racjonalne. Do jakich krajów moglibyśmy eksportować? Na przykład możemy eksportować do Egiptu, możemy do Jordanii, do Indii, do Wietnamu. Tam wszędzie już sprzedajemy. Czyli Afryka i Azja. To są naturalne kierunki, gdzie możemy sprzedawać, gdzie w ostatnich latach notujemy zwyżki sprzedaży przy wsparciu na przykład kosztów transportu, tak robią inne kraje Unii Europejskiej, może by być konkurencyjni, ta nadwyżka może z Polski wyjechać, tylko trzeba próbować chcieć nam pomóc, a nie mówić na przykład, że jak będzie problem, rolnicy dostaną po 100, czy po 200, czy po 300 zł do hektara. No to nie rozwiązuje problemu, pana zdaniem. I mają siedzieć cicho. To nie jest tak. Mhm. I jeszcze krótko, jak jest sytuacją gospodarstw, jeżeli chodzi o pracowników? Bo wiemy, że w minionym roku duża część pracowników z Ukrainy wyjechała, wróciła do swojego kraju. Był problem z tym, żeby znaleźć innych pracowników na ich miejsce. Jak to wygląda w tym roku? Dramat, zwłaszcza jeżeli chodzi o mężczyzn. Mężczyźni z Ukrainy, którzy stanowią 90 kilka procent tych, którzy pracowali w gospodarstwach i w rejonie paprykowym, i w rejonie jabłkowym, wiśniowym, w naszym byłym województwie, czy to mówię o powiecie przesuskim, radomskim,
Mówię o powiecie białobrzeskim, grójeckim, kozienickim, lipskim, zwoleńskim. Czyli praktycznie o całym regionie radomskim. Tam nie przyjeżdżają mężczyźni, dlatego trzeba pozyskiwać mężczyzn z wielu innych krajów. Takie rozmowy prowadzimy z resortem, z tamtymi krajami. No niestety jest problem, nasz rząd nie chce wydawać wiz i ci ludzie wjechać do Polski i podjąć pracy nie mogą, a Polacy tej pracy podejmować nie będą, bo ona jest trudna, ciężka, nisko relatywnie płatna i wykonywana sezonowo, więc Polacy chcą mieć zupełnie inną pracę, dlatego tak jak inne kraje w Europie Zachodniej musimy się otworzyć na pracowników z Azji. Mirosław Maliszewski, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, był dzisiaj moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia już jutro.